Halo, dzień dobry, nie przeszkadzam o tej porze. Dzień dobry, słucham pana. Czy dodzwoniłem się do przedszkola Smyka, podróżnika? Tak, słucham. Jestem zainteresowany ogłoszeniem, nauczyciel wychowawca wychowania przedszkolnego. Aha, rozumiem, że pan wcześniej pracował, tak, jako nauczyciel? Tak, byłem przedszkolankiem. Nie no, no pracowałem w przedszkolu kiedyś. Tak? Tak. A ma pan wykształcenie, rozumiem, tak? Posiadam. Znaczy, przepraszam, może tak nieprecyzyjnie, bo akurat coś robiłam. Wykształcenie pedagogiczne, wczesnoszkolne, nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, tak? Tak, posiadam. A proszę mi powiedzieć, czy mógłby pan podesłać CV, bo skąd się pan dowiedział o naszej ofercie? Zagłoszenia na OLX. No, OLX, tak? To wie pan co, gdyby pan mógł podesłać CV na adres, tam chyba był, prawda? Przedszkole Małpa? Małpa? Nie, to jest Smyk, tak. Smyk, podróżnik, Małpa, nie tak. Małpa. Nie, bo to nie jest przedszkole Małpa, przedszkole Smyk, podróżnik, nie wiem, czy się dobrze dodzwoniłem. Dobrze się pan dodzwonił, natomiast chodzi mi o to, że to jest adres przedszkole Małpa. smykpodróżnik.edu.pl. Podaję panu adres mailowy. Bo pan jest skąd? Z Legionowa? Tak, 23 km mam, ale mogę dojeżdżać. Ale pan jest z Legionowa, czy nie? Karlin, 23 km, ale ja mogę dojeżdżać do roboty. Aha, jest pan mobilny, tak? Tak, jestem bardzo mobilny. Ma pan samochód, tak? No, mam samochód, rower, wszystko. Dobrze. To wie pan co? Rozumiem, że będzie pan mógł jeszcze dzisiaj przesłać CV, tak? To ja sobie zajmę. Jasne, że tak. Tylko CV, czy list motywacyjny jeszcze dosłać? Wie pan co? CV wystarczy, żebym zobaczyła, żebym zobaczyła pana doświadczenie i możemy się umówić na rozmowę w środę, tak? A ile u was dzieci w grupie jednej jest? To jest maleńka grupa, do 15 osób. I to będzie dwóch nauczycieli na jedną grupę. Kobiety, czy tak jak ja? Kobiety, tak, a nie wiem, szuka pan takiego specyficznego przedszkola, gdzie są też mężczyźni inni, czy nie? Nie, 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 to na mnie nie robi różnicy, tylko po prostu zapytałem taką. Ja też mam córeczkę, także doświadczenie mam, wie pani. Mogę dać córeczkę. Aha. Halo. Nie, dziękuję. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tatuś chce... Jak masz na imię? Gabriusia. I tatuś już pracował w przedszkolu i teraz znowu chce. Będę miała nowych kolegów? Wiecie pani. A pani jak ma na imię? Halo? 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 Pani mnie nie słucha. Wiecie pan? Halo? Halo? Nie, halo? Halo, a daj tatę do telefonu. Tatę dać? Wiecie pani? Halo? Halo, tatę? Tato, pani. Tak, tak. No halo? Proszę pani, halo? Dobrze, wie pan... Wie pan co, to proszę podesłać to CV i ja się do pana odezwę, dobrze? Mam podesłać CV, ale ja... No dobra, wyślę CV i chciałbym się jeszcze z panią spotkać, tak. Dobrze. Osobiście. Dobrze, to ja do pana oddzwonię. Dobra. Dobrze, oddzwonię do pana. Dziękuję bardzo. A proszę pani, jak pani oddzwoni, jak numeru nie ma pani? A skąd pan wie, że nie mam numeru? No przecież w CV jak pan wyśle, to oddzwonię, tak? No ja tam maila tylko jestem w stanie zostawić. Aha, a dlaczego nie może pan podać numeru telefonu? Bo ja nie znam swojego numeru telefonu, nie znam. Musi pani podać, no ja pani puszczę strzałę później.
Dobrze, no proszę podesłać CV, ja się do pana odzwonię, dobrze? Ale ja nie jestem Bardzo w stanie panu podać dziękuję. numeru nie jestem w stanie zostawić. To proszę maila, to w takim razie mailem podeślę, jak możemy się umówić na spotkanie, dobrze? Gorący delfin 123@2.pl. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia, widzenia. Dobranoc. Rozmowa o pracę, gorący delfin 123.